Co roku Związek Harcerstwa Polskiego w Belgii organizuje wyjątkowe świąteczne wydarzenie, które splata w sobie tradycje harcerskie, religijne i artystyczne, tworząc niepowtarzalne święto, które łączy harcerzy oraz polską społeczność. Tak, to było bardzo duże wyzwanie dla nas, dlatego że gromada jest naprawdę liczna i w Jasełkach wzięło udział 40 zuchów, czyli naprawdę dużo. Każdy z nich miał swoją rolę do nauczenia się, także trudne było dla nas na przykład w ogóle podział ról, ustalenie kto co będzie mówił. Później trzeba było dopilnować, żeby zuchy nauczyły się tekstu, żeby wiedziały, kiedy wyjść, w którym miejscu stanąć, kiedy zejść ze sceny. Także było to bardzo skomplikowane dla nas przygotowanie je do tego zadania. Leśne Ekoludki, grupa zuchów, nosząca nazwę Leśne Ekoludki, przygotowuje urocze jasełka, prezentując tradycyjną historię narodzenia Jezusa. Pierwsza zbiórka była na Polish Day w zeszłym roku, w maju. I było nas bodajże 20 dzieci, razem z młodą kadrą. I obecnie mamy 110 harcerzy, wędrowników i zuchów. Więc dość mocno rozrośliśmy się w tym krótkim czasie i także dlatego dzisiaj wydałem rozkazy dotyczące utworzenia nowych jednostek w ramach Związku Harcerstwa Polskiego w Belgii, gdzie od dnia dzisiejszego działają 3 drużyny harcerskie, które będą już z drużynami męskimi i żeńskimi, harcerek i harcerzy, oraz 3 drużyny z gromady zuchowe. Także już nie mieszane, ale dla dziewczynek i chłopców. Oraz nasza już także drużyna wędrowników, u której na razie się nic nie zmienia, chociaż liczymy na to, że może powstanie w najbliższym czasie także druga drużyna wędrowniczek żeńska. Dzieci w przebraniach postaci bożonarodzeniowych prezentują pełne barw i radości przedstawienie, które jest główną atrakcją artystyczną wydarzenia. Harcerze włączają się w tradycję polskiego kolędowania, odwiedzając różne miejsca i śpiewając kolędy, przynosząc radość świąteczną mieszkańcom w duchu harcerskiej solidarności. No właśnie to jedno z wyzwań było, że niestety nie mieliśmy bardzo dużo czasu na zorganizowanie prób, między innymi ze względu na tego, że był napięty grafik, ze względu zarówno rodziców, zuchów, jak i kadry. Dlatego niestety ja byłam na próbach jedynie 2, jednak uważam, że testamentem tego, jak dużo starań włożyły w to zuchy, jest to, jak dobry był efekt końcowy, mimo małej ilości czasu na przygotowanie. Uroczysta msza święta, celebrowana w duchu harcerskim, stanowi istotny element obchodów Bożego Narodzenia. Poprowadzona przez kapelana harcerskiego, integruje uczestników w wspólnej modlitwie i refleksji. Bardzo mi się podoba i się zaskoczyłem, że zuchy tak dobrze zapamiętały tekst. Bardzo interesujące, nie za długo, nie za krótko. Ogólnie bardzo fajnie było posłuchać zuchów. Skłoniło mnie to, że mieszkam za granicą i chciałem trochę mieć kontakt z polskością, dlatego chciałem poznać polskich znajomych, polską kulturę i tutaj mogę to jakby żyć z tą polską kulturą. Głównym celem tego wyjątkowego wydarzenia jest integrowanie polskiej społeczności w Belgii, propagowanie wartości harcerskich oraz przekazanie przesłania Bożego Narodzenia poprzez sztukę, śpiew i modlitwę. Myślę, że było fantastycznie. Dzieciaki, nasze kochane zuchy, się wykazali. Było trochę ubawy, fajnie złożony był ten cały jasełka i myślę, że to dało nam trosze radości w naszych sercach, żeby widzieć ich ciężką pracę w szetle, przybrani i z tymi uśmiechem. I myślę, że to złącza nasze tradycje polskie. Atmosfera wydarzenia promieniuje radością, wspólnotą i wzajemną życzliwością, co nadaje świętom Bożego Narodzenia harcerski wymiar. Jasełka mi się bardzo podobały. Wiem, że to nie jest łatwo zapamiętać taki tekst, szczególnie dla zuchów, więc jestem bardzo z nich dumny. Uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, szczególnie dlatego, że to pozwala nam przypomnieć historię religii, którą nie każdy może znać.
Podobne inicjatywy pozwalają polskim rodzinom za granicą zachować więź z ojczystymi tradycjami i kulturą, a jednocześnie integrują się z lokalną społecznością harcerską, tworząc piękne więzi, które przetrwają daleko po zakończeniu tego świątecznego wydarzenia. Mam tu dla Jezusa same smakołyki, jest sok porzeczkowy i są rogaliki. Ciemnym lasem prędko biegłam całkiem sama, bo do babci z koszykiem wysłała mnie mama. Co się dalej stało, dobrze nie pamiętam, koszyk przewrócony, mleko się wylało i wilka pamiętam oraz to, gdy bez schu razem z babcią słuczona wilczym byłam w brzuchu. Tak to wilk właśnie, tak to jego wina, coś wilka w rodzinie, każdy źle wspomina. Maleńka miłość wali świat, maleńko miłość rąbę z lękiem, dziś ziemia drży i niebo drży, o tej miłości maleńkiej. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.